Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco, w gorących pytaniach, oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Zaczynamy naszą rozmowę, zaczynamy rozmowę na ciekawy temat, temat dotyczący obostrzeń i ewentualnych obowiązkowych szczepień. Ja porozmawiam o tym wszystkim z moimi państwa gośćmi, którymi są pani posłanka Karolina Pawliczak z Lewicy. Kłaniam się, witam serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry panie. I pan poseł Mariusz Gosek z Solidarnej Polski, panie pośle, kłaniam się również, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się państwu. Ja już wspomniałem o temacie naszej rozmowy, bo ten temat cały czas jak bumerang powraca w debacie, czy to społecznej, czy to politycznej, czy obowiązkowe szczepienia, czy restrykcje dla niezaszczepionych, a może w jakimś stopniu jedno i drugie. No i tutaj ten temat powraca również za sprawą wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej. Na początek fragment tej wypowiedzi. Państwo ma obowiązek uczynić wszystko, żeby doprowadzić do najwyższego stopnia zabezpieczenia przed zarazą, jaką jest COVID-19. Uważam, że nie można kierować się w tej sytuacji myśleniem o tym, aby nie narażać się jakiejś grupie wyborców. Tak, niezaszczepieni mogą spodziewać się obostrzeń. To jest odpowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. No i pytanie do państwa, na jakie obostrzenia dla niezaszczepionych by się państwo zgodzili, pani posłanko? Panie redaktorze, może jedno zdanie takie ogólne, bo o ile ten program szczepień, narodowy program szczepień na początku dosyć nieźle wyglądał, o tyle obecnie obserwujemy takie dwie tendencje. Po pierwsze, faktycznie bardzo mocno on spowolnił, czyli duża część społeczeństwa nie chce się po prostu szczepić. Przynajmniej połowa ta, która mogłaby te szczepionki przyjąć. I druga bardzo niepokojąca sytuacja jest związana ze wzrostem takiej aktywności antyszczepionkowców. I te wszystkie rozruchy, to wszystko, co widzimy, napady na punkty szczepień, to jest sytuacja naprawdę bardzo dramatyczna i w tym momencie to jest tak na dobrą sprawę nasza wspólna odpowiedzialność. Ja akurat tutaj zgadzam się ze słowami Jarosława Kaczyńskiego, że ponad polityką wspólnie wszystkie partie powinny tą odpowiedzialność wziąć na siebie i wspólnie apelować o to, aby aktywizować się w ramach szczepień. Zresztą Lewica od samego początku jest gorąco zwolennikiem szczepień. My jako chyba jedyny klub w Sejmie jesteśmy w pełni zaszczepieni. Ja od początku mówię, że to trzeba po prostu robić w imię odpowiedzialności za społeczeństwo. Natomiast jest zwolenniczką obowiązku szczepień i restrykcji dla osób niezaszczepionych. Jeśli tak, to jakie te restrykcje powinny być? Panie redaktorze, o ile na początku byłam zwolennikiem absolutnie takiej edukacyjnej, profilaktycznej akcji i systemu po prostu zachęt dla osób, które może jeszcze mają wątpliwości, o tyle dzisiaj przekonuje się coraz bardziej do tego, że należałoby spojrzeć na całą tą sprawę w sposób bardziej restrykcyjny. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wymaga to zmiany przepisów prawa, natomiast no dzisiaj, jeżeli mówimy o systemie obostrzeń, to faktycznie, jeżeli część społeczeństwa zaszczepiła się, wzięła na siebie tą odpowiedzialność, to dlaczego ta druga część, która się nie zaszczepi, ma być w lepszej sytuacji, w lepszej w cudzysłowie mówiąc, bo tak na dobrą sprawę są to ludzie, którzy ryzykują. Wiemy, że nadchodzi kolejny wariant i kolejna fala, która spowoduje, że część osób, i można przypuszczać, że właśnie ta, która nie jest zaszczepiona, będzie chorować. W związku z tym uważam, że te restrykcje no niestety należy przyjąć. Choćby na początku w postaci oto takiej, że te osoby, które nie są zaszczepione, mają ograniczone możliwości wstępu do kina, nie wiem, do restauracji, wszędzie tam, gdzie jest faktycznie, gdzie są miejsca publiczne. Restrykcje i zachęta w jednym, można by było powiedzieć, do tych szczepień. Jak pan poseł Mariusz Gosek patrzy na obowiązkowe szczepienia, na te restrykcje dla osób niezaszczepionych? Jak pan ocenia w końcu słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie? Bo pan prezes również w tym wywiadzie dodaje: nasilają się nowe warianty koronawirusa. Musimy osiągnąć zbiorową odporność. Trzeba podjąć wszystkie możliwe przedsięwzięcia, zarówno zachęty do szczepień, jak i bardziej rygorystyczne kroki, czyli tutaj chyba właśnie te kwestie dotyczące obostrzeń dla osób niezaszczepionych. No i jest jeszcze ta druga kwestia, o której już też pani posłanka wspominała, która jest naszym gorącym pytaniem, czyli to porozumienie ponad politycznymi podziałami. Powinno być podpisane wspólne porozumienie wszystkich partii dotyczące zdecydowanych działań w walce z pandemią i tu się domyślam, że te zdecydowane działania to również raz te obostrzenia, a z drugiej strony być może obowiązkowe szczepienia. Panie pośle.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja przede wszystkim ufam w rozsądek Polaków i było szereg programów profilaktycznych, edukacyjnych, takich programów, które miały zachęcić do dobrowolności w zakresie szczepień, ale widzimy, że wchodzimy w kolejną fazę pandemii koronawirusa i te słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego są słowami, które no mają jednoczyć wszystkie partie wokół problemu, który dotyka nas wszystkich, bo musimy mieć przecież na uwadze, że nie zaszczepienie się to nie tylko branie odpowiedzialności za siebie, ale także dla bliskich czy osoby ze swojego otoczenia. Jedyną dostępną metodą, która może przeciwdziałać fali pandemii koronawirusa, która, jak mówią wszystkie autorytety medyczne, nadejdzie, są szczepienia i w tym zakresie zgadzam się i cieszę się też ze słów mojej koleżanki, pani poseł Lewicy, cieszę się ze słów pana prezesa Kosiniaka-Kamysza. Rzeczywiście zgadzam się z tymi słowami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj ta sytuacja wymaga już tego, żeby stanąć ponad podziałami, bo życie i zdrowie Polaków dla wszystkich polityków bez względu na loga partyjne jest najważniejsze. System nagród czy system zachęt nie do końca zadziałał. Ja uważam, że doszliśmy już do takiego szklanego sufitu i być może teraz już trzeba stosować ten system pewnych obostrzeń, ale to też, tak jak pani poseł wspomniała, będzie wymagał pewnych zmian też legislacyjnych, bo przecież wiemy, że w obecnym porządku prawnym nie wszystko będzie dało się wprowadzić. A nie obawiają się państwo takiego scenariusza, jak chociażby tego, który wydarzył się we Francji, czyli masowych protestów przeciwko obostrzeniom, przeciwko ewentualnym obowiązkowym szczepieniom? No bo masowe protesty to również nie jest sytuacja, która sprzyja poprawie bezpieczeństwa, sprzyja temu, żeby się COVID-19 nie rozprzestrzeniał. Pani posłanko. Panie redaktorze, oczywiście no, taki scenariusz można byłoby przyjąć, tylko to jest to, co powiedziałam na początku, kwestia naszej wspólnej odpowiedzialności. Jeżeli politycy staną wszyscy razem, pokażą, że to jest coś ważniejszego, coś, co będzie decydowało o naszej przyszłości, o naszym zdrowiu, o naszym życiu, to w mojej ocenie również te ruchy antyszczepionkowe zostaną w jakiejś skali rozproszone, nie mając oparcia w określonych, powiedzmy, politycznych autorytetach. Natomiast jeżeli będą politycy, którzy będą podgrzewać jeszcze te emocje, a przecież trzeba też powiedzieć, prawdę mówiąc, to, że część polityków prawicy, ja tutaj nie odnoszę się do pana posła, ale część polityków prawicy, bojąc się właściwie stracić swój elektorat czy część swojego elektoratu, nie chce wyraźnie się określić po tej stronie osób, które powinny się szczepić. Nie chce promować szczepień, nie chce pokazywać, że to jest coś ważniejszego, bo decyduje o naszym życiu i zdrowiu. Bojąc się właśnie, a wiemy o tym, że badania wskazują, że właśnie po stronie prawicy jest największa grupa osób niezdecydowanych odnośnie szczepień, no to wówczas niestety będziemy mieli cały czas taką niepewną sytuację geopolityczną w Polsce, bo to również ma wpływ na politykę i zdrowie i życie naszych obywateli. Więc to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Mówmy o tym głośno. To jest niezwykle ważne, żeby naprawdę wszyscy politycy, łącznie z głową państwa, bo ja też bardzo często mówię o tym, gdzie jest pan prezydent w całej tej sytuacji, w całej tej sprawie dotyczącej szczepień. Pan prezydent oczywiście się zaszczepił, ale brakuje, naprawdę brakuje, a ma niezwykłe narzędzia i możliwości do tego, żeby te szczepienia promować. Brakuje jego głosu. Tutaj rzeczywiście, pani posłanka, bardzo często te zarzuty wobec bierności, można powiedzieć, w kontekście promowania szczepień do pana prezydenta Andrzeja Dudy kieruje. Ale chcę zapytać pana posła o to, jak właśnie ponad podziałami promować szczepienia, czy też podjąć jakieś decyzje dotyczące czy to obowiązkowych szczepień, czy restrykcji. Jakby pan poseł przekonał na przykład posłów Konfederacji do tego, żeby pod taką deklaracją się podpisali? No to przyznam uczciwie, byłoby dość trudne, bo posłowie Konfederacji tutaj dość wyraźnym głosem jednak mówią nie dla szczepień, szczególnie tutaj mam na uwadze pana posła chociażby Brauna i w tym zakresie ostatnie zachowania w Sejmie, gdzie pan poseł nie potrafił szanować tego, że wszyscy jesteśmy w maseczkach, a pan poseł konsekwencje tej maseczki nie chce założyć. Także no, z niektórymi osobami te rozmowy będą trudne i ciężko to ukrywać, ale uważam, że wspólne takie porozumienie i to nie polityczne,
polityczne, bo ja nie nazwałbym tego porozumieniem politycznym, porozumienie zdrowego rozsądku, odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków jest potrzebne. I to nie tylko polityków, ale potrzebne są autorytety wszelkie, te, które trafiają do wszystkich grup społecznych, do młodzieży, nie wiem, influencerzy, jakieś autorytety. Panie pośle, ale Rzecznik Praw Obywatelskich też ma wątpliwości co do obowiązku szczepień. Też te wątpliwości wyrażą na antenie telewizji w Polsce.pl. Ale ja nie mówię, panie redaktorze, bo rzeczywiście teraz wiemy, w jakim też stanie prawnym funkcjonujemy. No, obowiązkowych szczepień według mojej wiedzy i mojego rozpoznania formalno-prawnego na chwilę obecną nie da się wprowadzić. Dlatego te mechanizmy stosowania systemu nagród, czy zachęt, czy programów profilaktycznych, żeby ludzie sami chcieli się szczepić, społeczeństwo, żeby samo było wyedukowane w tym zakresie i wiedziało, jakie konsekwencje niesie za sobą brak szczepień. Natomiast w zakresie pana prezydenta, bo też, jeżeli pan redaktor pozwoli, chciałbym dwa zdania, no pan prezydent jednak zabiera głos, sam się zaszczepił, oficjalnie to podaje też na swoich komunikatorach, również Pałac Prezydencki, ministrowie pana prezydenta, i pan prezydent jest zwolennikiem szczepień, przecież oficjalnie głośno do tego pani poseł zachęca, zapewne też pani poseł to widziała, chociażby na Twitterze pana prezydenta. No i ja się z tym nie zgadzam, panie pośle, naprawdę są możliwości takie, których prezydent niestety nie pokazuje. O aktywności pana prezydenta porozmawiamy być może innym razem w kontekście szczepienia, może i nie tylko. Wracając jeszcze do samej sytuacji związanej z programem szczepień w Polsce, poruszyła pani posłanka przed momentem wątek również ataków na punkty szczepień. Prezes Jarosław Kaczyński również ten temat podnosi w swojej wypowiedzi. Sejm musi przyjąć ustawę zwiększającą odpowiedzialność karną za podobne czyny. Trzeba podejmować wysiłki, aby odpowiedzialni za ataki byli schwytani i ukarani. W moim przeświadczeniu przynajmniej część tych napadów jest elementem wojny hybrydowej, a związki ludzi podejmujących się ataków mogą sięgać Rosji. Czy ataki na punkty szczepień to element wojny hybrydowej, pani posłanko? To już pan prezes poszedł bardzo daleko z taką, z domniemaniem tego, co może być przyczyną. Ja myślę, że to po prostu jest efekt tego, że antyszczepionkowcy, którzy do tej pory byli, bo przecież ta grupa społeczna funkcjonuje wśród nas, tylko że oni tak na dobrą sprawę byli trochę w ukryciu. Natomiast ten bunt i ten sprzeciw stopniowo narastał, i w momencie, kiedy tak na dobrą sprawę nastąpiła jakaś eskalacja emocji, nastąpił również atak na te poszczególne punkty. Ja bym tu się nie posiłkowała jakimiś atakami hybrydowymi, Rosją, agentami. No czyli to w kierunku Rosji pani posłanka by nie zmierzała. A pan, panie pośle, uważa, że to element wojny hybrydowej, na przykład kierowany ze strony rosyjskiej? Panie redaktorze, ja przede wszystkim widzę brutalny atak, jeżeli chodzi o tę sytuację w Zamościu, i uważam, że to jest element jednak sfery polskiej, ruchów antyszczepionkowych. No, doszło do sytuacji skandalicznej. Mam nadzieję, że zespół śledczy, który w tym zakresie został powołany, pracuje pod nadzorem prokuratury, będzie tą sytuację wyjaśniał i szybko ujawni tego sprawcę i pociągnięto zostanie następnie do odpowiedzialności karnej. Muszą wszyscy wiedzieć, ci, którzy w taki sposób zachowują się, jak ci brutalni bandyci, nazwijmy to po imieniu, w Zamościu, będą surowo karani, a my jako rządzący musimy być... Zostało nam niecałe 2 minuty, więc po 30 sekund odpowiedzi na moje pytanie dla państwa. Panie pośle, czy osoby, które obawiają się w jakimś stopniu szczepień, czy mają swoje jakieś wątpliwości, w pana mniemaniu nie mają do tego podstaw? Przepraszam bardzo, panie redaktorze, nie słyszałem pytania. Jeżeli czy osoby, które mają wątpliwości co do szczepień, co do tego, czy szczepionkę przyjąć, czy też nie, mają ku temu podstawy, czy według pana w ogóle żadnych argumentów przemawiających za tym, żeby nie przyjmować szczepionki, nie ma? Panie redaktorze, no pewnie korzystałem z tych różnych opinii, które krążą chociażby w sieci internet, i w tym zakresie tym się posiłkują. No jednak wszyscy wiemy, no przecież wszelkie epidemie na świecie, jakby sięgając wiekami do tyłu, no były zwalczane czym? No były zwalczane programami szczepień. No jeżeli ktoś znajdzie inny rodzaj, czy inne narzędzie do tego, żeby przeciwdziałać pandemii koronawirusa, no to ono będzie stosowane. Na i pani dzisiaj tylko posłanka szczepienie. Karolina Pawliczak. Nie bójmy się szczepień. Wiele osób jest zaszczepionych, wiele milionów Polaków już się zaszczepiło. Ja jestem również dowodem, moja rodzina, na to, że warto się szczepić, a naprawdę koszt
tego, jeżeli się nie zaszczepimy, jest nieprzekraczalnie wielki, ogromny, utraty życia, utraty zdrowia, i naprawdę warto się szczepić, warto dbać o zdrowie, o swoje życie. Jednak pewnie dla niektórych osób będzie to trudna decyzja. Zobaczymy też, jak w najbliższych dniach, tygodniach, a może miesiącach będzie się to wszystko rozwijało, jakie decyzje będą podejmowane również ze strony rządzących, ze strony polityków. Czy dojdzie na przykład właśnie do tego ponadpartyjnego porozumienia w sprawie obowiązku szczepień, czy też restrykcji dla osób niezaszczepionych? Jakich zmian legislacyjnych możemy się spodziewać? No będziemy na pewno do tego tematu jeszcze wracali. Bardzo serdecznie dziękuję moim i państwa gościom, którymi byli pani posłanka Karolina Pawliczak z Lewicy i pan poseł bardzo Mariusz Gosek dziękuję. Z Solidarnej Polski. Wszystkiego dobrego również dla państwa, a was, drodzy widzowie, zachęcam do tego, żeby pozostać razem z nami. Wracamy za chwilę.